Witajcie, ja jestem Peszymiec, a to jest kolejny, już czwarty z serii Carcassonne odcinek na moim kanale. W tym odcinku zaprezentuję drugie rozszerzenie do Carcassonne o nazwie Kupcy i Budowniczowie. Jest to moim zdaniem jedno z najlepszych rozszerzeń do Carcassonne, ponieważ dodaje wiele nowych, bardzo fajnych, użytecznych mechanik. Jednocześnie informuję, że w opisie filmu znajduje się link do starszej wersji odcinka, to jest sprzed kilku lat, która w tym momencie jest już ustawiona na niepubliczną. Pudełko wygląda tak. Jest też oczywiście instrukcja w języku polskim. Zawartość pudełka to 20 płytek z towarami, z oznaczeniami towarów. 20 żetonów towarów. 6 pionków świń i 6 pionków budowniczych. 4 zwyczajne płytki terenu oraz woreczek na płytki. Jadąc od prawej. Woreczek na płytki. Służy do przechowywania płytek w czasie gry. Zwyczajnie. Wcześniej ustawialiśmy je sobie jakoś na stole, coś w tym stylu, a teraz możemy je losować z woreczka. Trochę przedłuża to rozgrywkę, bo podawanie sobie woreczka no jednak trochę trwa. Następnie 4 zwykłe płytki, to znaczy nie wprowadzające żadnych specjalnych zasad. Mają one takie kształty, takie jest klasztor z drogami i takie inne ciekawe rzeczy. Następna sprawa to pionki budowniczych, które są bardzo ciekawą i pożyteczną mechaniką. Jeżeli pionka budowniczych możemy umieścić na naszej drodze lub naszym mieście. I w takim mieście, w którym mamy budowniczego, oczywiście potrzebujemy normalnego pionka i oprócz niego budowniczego, to jeśli takie miasto w swojej kolejce rozbudujemy, to możemy w tej kolejce wylosować jeszcze jedną płytkę do tego miasta. Daje to różne użyteczne możliwości i no jest to bardzo fajna mechanika, to trzeba przyznać. Następny element dodatku to pionki świń. Pionki świń umieszczamy na naszych polach. To znaczy, umieszczamy je po prostu na naszych polach i kiedy podliczamy punkty, to otrzymujemy więcej punktów. To znaczy, normalnie otrzymujemy 3 punkty za każde miasto przyległe do naszego pola. Ze świnią otrzymujemy 4 punkty za każde miasto przyległe do naszego pola. I ostatnia mechanika w tym dodatku. Aha, jeszcze chciałbym podkreślić, że w dodatku mamy także szare pionki, to znaczy dla 6 graczy. Bo nie w podstawce jak dla 5, tylko w połączeniu z pierwszym dodatkiem, w którym otrzymujemy szare pionki, to wszystko to ładnie współgra. I płytki z żetonami towarów działają w taki sposób, że kiedy zamkniemy, osoba, która zamyka miasto, w którym są takie żetony, załóżmy, że to jest miasto zielonego i zamyka to żółty, to wtedy żółty dostaje żeton beczki. Tutaj mamy tych żetonów całkiem sporo i na końcu gry w taki sposób właśnie zdobywamy te żetony. Jakby była tutaj tkanina, to by dostał tkaninę i tak samo ze zbożem. Na końcu gry osoba, która ma najwięcej beczek ze wszystkich graczy, otrzymuje 10 punktów. Analogicznie z kłosami, analogicznie z tkaniną. Jeżeli są dwie osoby, które mają, jest remis po prostu z najwyższą liczbą, to obie osoby otrzymują maksymalną liczbę punktów za ten dodatek. W tym odcinku już by było na tyle. Jeśli się Wam spodobało, nie zapomnijcie dać lajka, napisać pozytywny komentarz, zasubskrybować kanał i kliknąć dzwoneczek. Na następny odcinek z serii Carcassonne zapraszam za tydzień w czwartek. Do widzenia.